Dobry dzień, bądź dobry wieczór, zależy kiedy to oglądacie, moi kochani. O, na samym wstępie witam was serdecznie z tej strony Psycho, ale dobrze wiecie, u kogo jesteście. Cóż mogę więcej wam powiedzieć? Oprócz tego, że pamiętajcie o lajku i subiku, będzie mi bardzo, bardzo miło i jednocześnie doceniacie to, że próbuję, walczę sam ze sobą, aby grać tą grę dla was, żeby mieć trochę fanu jednocześnie z wami. No to naprawdę... Nie zapominajcie, like, subik, komentarz, jeśli gram chujowo, jeśli gram spoko, to też mi dajcie komentarz. Informujcie mnie na bieżąco, co, jak, gdzie, co lepiej robić. Tam w poprzednich odcinkach mieliście trochę interakcji ze mną, wybory i tak dalej. Czy kamerka, czy nie, czy czytamy listy, czy też nie. Daję wam tą interakcję, więc nie zapominajcie tego ze mną robić po prostu. Tak jak powiedziałem, że tutaj będziemy zaraz walczyć, to strzelam, że zaraz będziemy tutaj walczyć. Bo zejdziemy w dół, a tam był ten taki wielki gnój, nie? Pamiętacie pewnie. Ożeś kurwa mać. Jest 14:33, a ja właśnie odkakuję w pierdol po raz pierwszy w tym odcinku. No i nie wiem co zrobić. No kurwa nie wiem co zrobić. Czekajcie, to było wreczego pod dwójką. O tak. O, zajebiście mi weszło. Rozużyłem, tak? Nie wiem czy nie za wcześnie, bo chuj za wcześnie. On jest szybki, on jest szybki, dobra, wiesz. Coś na dalszy dystans. Aha. No spoko. Te uniki do tyłu to jest jakaś parodia po prostu. To jest jakaś typowa parodia takie. Aha. Jak to mam ci krzywdę zrobić? Ale mi zajebał kopa, ty. Dobry jest. Łapnął. Aaaa, bije mnie. A, po prostu tak to działa, dobra, rozumiem. O kurwa, on jest potężny, coś tak czuję. O, mi zajebał znowu, widzicie? Jak się przed tym chronić? Ja nie wyczuwam w ogóle jego ataków. Co, na plecach jestem i nie mogę mu zrobić krzywdy innej? W tym momencie gość walczy z cieniem. Nie, jednak walczy ze mną, dobra. Ucieczka to tu chyba sensu nie ma jakiegoś wielkiego. Mini bossik jakiś, tak, więc... Dobra, przełączmy się może jednak na to. Mam tylko jeszcze jedną szansę, albo półtorej. Jedną szansę mam, tak, dobra. No, jego to trzeba po prostu też bronić się przed nim mocno. No, pokaż co umiesz. Umieram. Ja tu ginę. Chuj, na 100%. Mało mu zostało tak naprawdę, ale... No i chuj, nie ma rąk. Wracamy do tego skurwysyna. Siema gościu. To mi dało wyjątkowo zajebiste miejsce w tym momencie. No nie, no ta gra jest zajebista, ty. Przyjebać mnie do muru i umrzeć. To o, tak lubię. Jeszcze raz. On tu stoi od razu, kurwa, żeby mi wyjebać. Ale wiecie co? Nauczony doświadczeniem, biorę to i spierdalam. Po prostu gdzieś dalej. Wziąłem sobie już tą pałeczkę, bo ona ma coś takiego jak no, elektryczność, nie? Podejdź gnoju, no podejdź. Już nie pamiętam co chciałem zrobić. A tego nie pamiętałem, dobra. Thank you.
Kazu, poproszę full HP, bo on to lubi tak spuścić w pierdol delikatnie. Kopnij. Dokładnie. Znaczy, nie dokładnie, że o to mi chodziło, ale... Wiedziałem mniej więcej, co gość chce zrobić. Wreszcie. Myślałem o zwiększeniu trudności rąk. Dobra. Coś zyskałem, ale już nie wiem co. Jakby nie patrzeć, no to kurwa najlepsza opcja to jest... To jest mieć coś elektrycznego na elektryczne marionetki, tak? Dobra, ale wyjątkowo szybko go teraz zrobiłem za pomocą tej pałki. Wystarczy się nauczyć tylko jak to działa, nie? Chodź tu. Dobra. Korba motoryki? To tak, do zwiększenia chyba czegoś tam w broni. Z tego co pamiętam. Jak mu tam rękojeść zrobił na czymś długim? To też jest w miarę długi, ale... Ej, zrobię to? Nie zrobię tego na 100%. Dobra. Ja bo czy się zabije, niech niepotrzebnie i będzie problem. Coś tutaj mamy, tak? To muszę pamiętać, że są dwa ulty jakby. O, proszę. To tak nie wiem, czy zauważyłem to? Czy ja to wcześniej zauważyłem? Nie jestem pewien. Że są dwa ulty. Chyba nie. Wiem, że ta rękojeść daje mi... W sensie, że cały ten zestaw, cała ta pałka daje mi tą elektryczność plus ileś tam jeszcze, prawda? Łabanga, je! Oni są kurwa strasznie kurwiający. O kurwa, co to było? Ja pierdolę, się przestraszyłem, ty. Kurwa, słyszałem, że coś do mnie leci, ale nie wiedziałem co. Co to kurwa jest? Nie wypychaj mnie! Nie! O Jezu, dobra. Technik, kurwo, jebana, nie. O, ale się wystraszyłem. Chyba lepiej zostać. Nie bardzo wiem, co to jest tak naprawdę. Pod górę nie mam ochoty biec. O, żebym się kurwa wystraszył. Ja pierdolę, nie? No to potrafi trochę wjechać na łeb. Strasznie zacząłem przeginać w tej grze, cholera. Muszę się ogarnąć delikatnie, ale ta gra jest straszna, jeśli chodzi o trudność. Aha, skażenie, proszę bardzo. Kurwa, jakieś marionetki skażone mnie tu biją. Co to ma być w ogóle, się pytam. O, tak, oczywiście. Tutaj trzeba chodzić tak naprawdę na gardzie, jak już wiesz, że masz się z kimś bić, to tylko i wyłącznie garda cię interesuje. No i próbowanie nowych rzeczy. Typu lewe, prawe, bo tutaj się chodzi o to, to nie ma takiego większego problemu. Zwiększmy sobie wytrzymałość, tu wróćmy sobie do życia. Jep. To na łeb. Ja chciałbym tego gościa tutaj ściągnąć do mnie. Tylko nie bardzo mam czym nawet mu sieknąć, żeby to do mnie podbiegł. Aha, i tu mam kolejną koleżaneczkę, tak? Ale je wyjebało, ty. Nie wskakuj do wody. Cofnijmy się, tak. Tak. Chodźcie za mną, dokładnie. Zapraszam serdecznie. O! Suka pluje. No nie no, we trójkę to raczej wam nie dam rady, ale... No, przecież trzymałem to. Kozian, chodź tu. No, chodź. A gdzie drugi atak? Chciałem to zdać. O, biegnie do mnie, biegnie! Uuu, czekaj! O, shit! Aż po prostu poczułem na plecach to, nie?
Poczułem to na plecach, bez kitu. Poczułem to na plecach. Frajer. To mały zasięg ma strasznie. Ale dużo tego HP mi odzyskuje, szczerze powiedziawszy, widzę. Dużo też tracę tego HP niestety, ale... Wytrzymałość. Trzeba zwiększać wytrzymałość na te bronie. Na elektryczność. Nie trafiłem go. Umrę. Nie umrę, ale dobra. Staram się to tak zrobić, żeby były jak najlepsze te kontry tak naprawdę, ale to tak mi nie wychodzi. Teraz to mnie chyba zabije, chłop. Jednak nie. Fire pompka. To nie działa tak, jakbym chciał, ale jakoś tam działa, nie? Nie wiem, jak się odzyskuje takie kanistry, szczerze powiedziawszy. O, ptaszek. A czy ten? Motylek. Ale gdzie? Motylu! Gdzie jesteś? Czy motyl jest gdzieś tutaj? No, gdzieś go tutaj jakby... Czy on na górze może być gdzieś? Nie wiem. Tu się gdzieś chowasz, gnoju? Chyba nie. Coś usłyszałem przed sekundą, ale... O kurwa, zwłoki nie chcą zjeść. Czekaj z tego skażenia, gościu. A, tam jesteś, dobra. Umrzesz dzisiaj? Klik, klik. Księżycowy kamień nowio, dobra. Przyszedłem tutaj, ale chyba tutaj nie bardzo jest gdzie pójść. To jest moja droga ucieczki? Nie, niekoniecznie. O nie, skażenie mi kick weszło. Cholera jasna. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Chciałbym się zrespić w tym momencie, zrespić sobie te wszystkie hapsy. Tylko nie, ja nie wiem gdzie mi iść. Szczerze powiedziawszy, wiecie? Teraz. Nie wiem gdzie iść. Aha, powinienem użyć teraz tych takich... To chyba warto zabrać ze sobą. Czy to mi trochę pomoże? Tak. Warto zabrać ze sobą, no to wychodzi te takie te gesy, te takie. To sobie wszystko wyrzucam, się respi na bieżąco. Kolekcja broni, to wszystko jest wyjęte. Dobra. Potrzebuję dokładnie nie materiałów, chociaż to też się przyda, tylko... Materiały? Nie. Przedmioty? Przedmioty do użytku, tak. Na atrybuty. Tak, dokładnie. To muszę tak... Z 4 bym sobie zabrał ze sobą. Potem to... Przyjmę to do użytku, zróbmy to, niech będzie tutaj, tutaj to. Pod jedyneczką będzie właśnie taka ciekawostka. No dobra, poszliśmy tam. Tam nic nie było, prawda? Tam nic mądrego nie było, ta odnoga jest zrobiona. Poszliśmy w lewo, tam też za wiele nie było. Tu mamy drugą drabinę. No tu idziemy do drugiej drabiny. Idziemy do drugiej drabiny. Chciałem tu przeskoczyć wcześniej, ale to chyba był głupi pomysł. Niepotrzebnie akurat to chciałem zrobić. Dobra. Księżycowy kamień nowiu do ulepszania. Bardzo ładnie.
Tak teraz się zastanawiam, czy by jej nie ulepszyć tej pałeczki, bo i tak trochę z nią będziemy biegać pewnie. Tu nie pójdziemy, tutaj nie pójdziemy. Ja słyszę jakieś bydle. Dobra, wiecie co, ja tak zrobię na szybko. Okej, okay, troszeczkę ulepszyliśmy naszą broń odnośnie... Już jest teraz też plus 2. Więc chyba w gruncie rzeczy warto iść w tą wytrzymałość, a reszta już sobie jakoś da radę. Mamy szybszą podróż. Przyda się. O nie, ja czuję, że się muszę z nim bić. Czyż gość mnie rozjedzie mnie jak sukę. Ja tak czuję, że się muszę z nim bić. Nie. Jeszcze lepiej. No nie, no gość jest kurwa mordercą na 100%. No i jeszcze nie bardzo mam gdzie spierdalać tak naprawdę. Jak to mądrze zrobić, żeby go zabić i nie umrzeć jednocześnie? Typie. Mogę tu zeskoczyć? Nie mogę tu zeskoczyć. Czy on zareaguje, jak ja tu podejdę? Ja ginę w ciągu kurwa sekundy, no. Już teraz to już muszę zejść. Szybki z tym. I spierdalamy. Chyba tu tak jakaś wysepka była. Zbieram wszystko co mogę i uciekam. Dąży, dąży, ale nie wiem czy warto się z nim bić, czy nie warto. Jakieś gleby wzmacniającej, dobra, fajnie. Czy ty jesteś... strasznie groźny, czy tylko trochę groźny? Skażenie chcę sobie zniwelować. Jak bardzo groźny jesteś? No dobra, trochę tam klejasz, ale... To mi bardziej brakuje, kurwa, zdrowia niż tobie. Zdrowie mi bardziej brakuje. No umiał się jebany, dobra. No on jest w miarę taki kurwa do najebania, bez kitu. No dobra, ma pierdolnięcie i od razu robi krzywdę fajną. Ale jakbym tak sobie wjechał tutaj, żeby mnie to skażenie bardzo nie krzywdziło, to i tak nic mi to nie da, tak? Dobra, on jest łatwy do najebania, ale jest ciężki do najebania przez to, że... że jest w takim miejscu dziwnym, a ja mam jeszcze skażenie i porażenie, więc ja jednocześnie umieram i ginę, nie? Także kurwa Elonara, przestań się bronić, tylko spierdala, ja nie. Jego fajnie było najebać. Tylko, że będzie dosyć to problematyczne. Nie mam nic, co by mi chyba gwarantowało jakąś odporność większą, wiecie? To jest ten minus tego wszystkiego, tak naprawdę. Nie mam stąd, że wejść i zejść. Dobra, no to tak zrobię w takim razie. To mnie nie zabije od razu. Ale... zdążę jeszcze złapać chyba to. Obym się nie przeliczył na swojej decyzji, nie. Oskarżenie mnie może zabić jeszcze dzisiaj. Nie, dobra. Już teraz to już na granicy, nie? Ta marynetka w przyszłości nie jest ani trochę problematyczna do zabicia. No tylko bardziej to skażenie boli, nie? Nie pamiętam czy ja tu nie miałem towarzyszy jakieś. Kurwa, oczywiście, że miałem. O ty chuju. Się pierdol, nie gadam z tą. Palwrot, nara, elo, cześć, trzymaj się. Szybko do wodopoju, dobra.
Dobra, teraz mogę iść się z wami bić. Jakby to mądrze zrobić, muszę zerknąć właśnie na te rzeczy, kurczę. No to jest jakieś kurwa pojebane, nawet ten jak obrywa kurwa, to nie szaleje tak. O Boże, to poszło bardzo fajnie. Elektryczne, to robi robotę. No i to, widzicie? To jest nie do to jest jakieś gówno jebane. Ja takiego typa potrafię obalić, a nie potrafię kurwa tego mojego ścierwa zablokować. To jest straszne. To jest cholernie straszne. Dobra, coś tu musimy jeszcze mieć do roboty. Niemożliwe, że... Że nie mamy nic. Nie mogę tak wskoczyć tam? Głupie. Dobra, czekajcie, no dajcie pomyśleć w tym momencie, co tu można dalej zrobić. Bo tutaj nie widzę, żeby... Boże, żeby to coś... Dobra, ja muszę zerknąć do ekwipunku w takim razie. Mam kilka miksturek, które mogą nam pomóc w zabiciu go. I jestem ciekaw, czy to pomoże. Czy to mi cokolwiek odblokuje tak naprawdę? Patrzcie, mamy takie rzeczy. Muszę sobie podbić albo i nie. Czekajcie. Która robiła co? Nie pamiętam, cholera. Dobra, chyba trzeba użyć 1, 2, 3 po prostu. 1, 2 i 3. Trochę wolniej idzie do skażenia, nie? Chodź tu, gnoju. Może się uda go najebać w tym momencie. G, i Q. Aha. No to trudno. Wjeżdżamy. To mi od razu tak jakby niweluje. Które rzeczy, prawda? Dobra, na spokojnie. My mamy czas na niego. Mamy na niego czas. Wskażenie. To nam dużo nie robi. Zdążę sobie odzyskać jeszcze trochę życia. Wstawaj, kurwa! Co to ma być? Wakacje? O nie, nie, nie. No zjebałem ty, no przestawiłem sobie to, kurwa, nie pamiętałem o tym. Ja pierdolę, no się popierdoli mnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja tracę wtedy atrybuty wszystkie, tak? Tracę... Tracę całą możliwość właśnie, jak mam... Te efekty specjalne mnie tak nie biły i tak dalej, no to ja to tracę. Tylko dlatego, że mi się przestawiło jakieś sierwo, które ja przestawiłem. Zapomniałem o tym. No teraz bardziej to bije, widzicie? O wiele bardziej teraz to bije. Kurwa bardziej to bije teraz. No teraz bez tego specjalnego gówna takiego, to problem będę miał mu zrobić krzywdę. No jeszcze jak będę miał tak wolno odnawianą energię. To w ogóle. Nie bardzo mam na co liczyć wtedy. Mota i umieram. Dokładnie. Jestem chociaż szczęśliwy, że zdobyłem. Albo nie zdobyłem? Nie, zdobyłem chyba te swoje punkty. Nie wiem, moi drodzy, jak tu tak walczyć czasami z takimi chujami. Ale jest jeszcze jeden na to sposób. Jeśli mi starczy, starczy mi. Dobra. Na to sobie założę. I to troszeczkę mniej energii zużywa chociaż. Bo tamto skurwysyństwo chlap moc jak pojebana.
No interesuje mnie taka górka. No tutaj się muszę bić. Na tej górce, gdzie on teraz ma rękę. Nie wydaje mi się, żeby była inna opcja. Tak naprawdę. Nie wiem, jak długo trzymam się ten efekt tak naprawdę. Ale ja muszę podbiec, żeby zabrać to. Da się go zabić. To nie jest to wcale takie skomplikowane, jak się wydaje. Tutaj jedyne, co mi będzie robiło krzywdę, to skażenie. Skażenie jest o tyle upierdliwe. A jego nie można, nie można go wziąć na dystans, tak naprawdę? Zobaczcie. Przecież ja mogę sobie podbiec od górki do górki. Dobra. Nie, to też się kończy, bardzo szybko to wytrzymałem. O wiele mniej mu to robi niż to. Skażenie mnie tu zaczyna pierdalać, no. Na dwa fronty to nie wygram na 100%. Tak nie jest dzisiaj, kurwo. Coś tam mu zrobiłem. Niby, ale to jeszcze nie to, co chciałbym mu zrobić, bo tu i tak nie bije mocno, nie? Nie rozpierdala to skażenie. Miałem ten eliksir jebany, na którym mu, najebałbym mu na 100%. No ale nie udało się, bo przecież zapomniałem, że tu się lubi, kurwa, zmienić jakieś ścierwo i cię piździe, no nie? Nie no, przegram. Umieram. Dobra, pierdolę, nie ryzykuję tutaj po raz kolejny śmiercią. Jebać tego potwora. Ja muszę się rozejrzeć w takim razie za czymś, co mi odrobinę pomoże. Tak naprawdę. Znaczy jemu to może tam chuj z nim, ale co mi pomoże znaleźć dalszą drogę, co tu więcej robić w tej fabryce? Bo ja tak sobie przyszedłem, wydaje mi się, że obszedłem wszystko, ale może jestem w błędzie. Teraz tylko przebiec między tymi chujami, dobra. Uff, no było blisko. Dobra, tam niech się z życia odnawia. Ja zaraz dojdę gdzieś, gdzie będę mógł dojść po prostu. O proszę, gdzieś spadłem po prostu. Gdzieś sobie szedłem, coś zdobyłem. Tylko co? Głównie sztyletu salamandry? No tak, bo my mamy przecież chyba dwie nowe bronie znaleźliśmy. Ej, poczekajcie, bo może ja sobie uprzykrzam życie jakimś fartem. Otwieraj, no śmiało, śmiało, śmiało. Zaraz zrykniemy na obie. Zawędrowałem gdzieś w straszną dupę w tym momencie. Bo to, że walczę tutaj ze swoimi potworkami, to jeszcze z tymi kulkami jebanymi. Dzięki. Dzięki. Raczej nie ma nic lepszego w tym momencie niż elektryczność. Otwórzmy sobie skrót. Oni nam tutaj będą tylko przeszkadzać. Dobra, blokowałem sobie skrócik. I czy ja zdążę gdziekolwiek? Zdążę, no spokojnie. Tylko też pewnie tu jakiś gnój będzie. Tak jest. Ten już jest napakowany. Paweł, patrz. I... Tam jest jeszcze jeden i skrzynka. Uuu, kurwa, to będzie fajnie zdobyć. Mam Manfredi i Johnson. Dobra, no to już poza zasięgiem, tak powiem. Akurat wziąłem jeszcze cepnąć w plecy, żeby go zabić. Czyli może w tym momencie dojdziemy gdzieś, gdzie... Głównie toporu strażackiego, ręka jeszcze do strażackiego. Dopiero co bawiłem się pół godziny z rozbudową broni. A ta gra daje mi jeszcze jedną możliwość.
Nie, daleko nie poszedłem w takim razie. Nie, poszedłem daleko. Dobra, mamy kogoś tutaj. Mamy kogoś tutaj. Tylko teraz chciałbym bardzo szybko dostać się do jakiegoś miejsca. Tak naprawdę zapisu. O, tak. O to mi właśnie chodzi. Tak jest. Będzie szybciej. Tak, super, wreszcie. Wreszcie gdzieś dotarłem. A wystarczyło iść tam, gdzie był największy ogień, tak naprawdę. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. No, to dobra, lecę do like a pipe that fit. Idiot, you know? Mały łomot, oglądam. Muszę popracować nad tą właśnie wytrzymałością, bo ona tutaj bardzo, bardzo dużą rolę odgrywa. Tak naprawdę wróciłem do standardowej mojej pozycji, jaką jest zwyczajny odkrył. Zwyczajny odkrył. Tak naprawdę mam tam kilka takich ciekawych eksperymentów, które wydaje mi się, że nie zdobędą uznania. O Jezu, dwie kontry zrobiłem. Myślałem, że zrobię trzecią, ale coś, zawsze się znajdzie jakaś kurwa, co mi tu podejdzie. Dobra, ten... Nie wiem, kurwa, zamach robi chuj jebany. 30 lat. Dobra, moi kochani, wiemy, gdzie już mamy iść. Chociaż tyle, chociaż wiemy, gdzie już mamy iść. Cóż, ja wam długo głowy nie będę zwracał. Zapisuję to i pędzę nagrywać dalej odcinek. Bardzo możliwe. Ale teraz dziękuję wam pięknie za uwagę. Zostawcie mi lajka i suba, jeśli się podobało. I widzimy się w następnym. Cześć.